blisko. Najbardziej tego szkoda, że było blisko, bo naprawdę graliśmy w sumie dobre zawody. Przez dwa pierwsze sety wszystkim graliśmy fajnie zagrywką i bardzo dobrze blok obrona. I to było widać, bo w trzecim secie myśmy chyba tylko jedną akcję wygrali przy swojej zagrywce. To jest bardzo mało, więc ten set tak się potoczył. W czwartym troszeczkę zaczęliśmy więcej tych reakcji robić w obronie i dużo było łatwiej. Później, mówię, zespół z Olsztynia swoim doświadczeniem troszkę mniej błędów popełniał. A nam się przytkało prawe skrzydło trochę na moment i mieliśmy problem z tym, bo graliśmy bardzo sytuacyjnie, graliśmy to, co się dało środkiem, a resztę przez lewe skrzydło, ale prawe straciło na skuteczność. Szkoda tego piątego seta, bo prowadziliśmy tam chyba 3 punktami, ale mówię, doświadczenie i jednak w tej końcówce wzięło górę, no i to troszkę brak jakości w tych najważniejszych momentach, no ale mówię, nie cieszę się, bo bardzo, bo mówię, zwycięstwo zawsze jest takie czymś fajnym, na pewno punkt oczywiście jest fajny, bo wywalczony po dobrym grze, bo mówię, też szukaliśmy jakby swojego obrazu, swoich szans po meczu w Rzeszowie, który zagraliśmy nie najlepszy. Widać, że ta grupa może pasować, ale ta regularność tej gry jest nam bardziej potrzebna i mówię, na pewno tym punktem dzisiaj mamy spokój, jeżeli chodzi o jakieś tam baraże, ale też my chcemy coś więcej, nie tylko żeby gdzieś tam się bronić przed czymś, ale coś więcej zdobywać. Mamy za tydzień mecz w Lubinie. Postaramy się tam o wygraną, bo zawsze jest fajnie zwyciężyć, jeszcze tym bardziej na koniec rundy zasadniczej. Zobaczymy, jak to się dalej potoczy. Fajna kolejka dla kibiców, fajna plus liga w tym roku dla kibiców, ale poziom sportowy jest taki, jak widzimy. No wczoraj Szczecin pakuje Jastrzębie i na to wygląda, że zabiera im 6. Dzisiaj Katowice pakują Olsztyn i wszystko się zmienia i pakują i zbijają Olsztyn z tej 6, więc no może to jest przyjemne dla kibiców, ale każdy sportowiec lubi pewną powtarzalność, a my dzisiaj graliśmy katastrofalnie te 2 sety z taką postawą, że po prostu ręce opadają, ale no, trzeba się cieszyć, naprawdę trzeba się cieszyć, bo to było najważniejsze zwycięstwo naszego sezonu w tym roku. Brak radości z gry, przeżywanie błędów, przeżywanie presji, przeżywanie strachu, problemy z plecami naszego atakującego, kilka dobrych zmian na szczęście trenera i no to jest, co nas charakteryzuje, to, że dochodzimy do pewnych wniosków, co jest kluczowe w sporcie na wysokim poziomie i tym się cechuje Zaksa, a nawet ona jest lepsza, bo zdarzało nam się grać kilkukrotnie i wydaje ci się, że znalazłeś plan na Zaksę, która grała dobrze, zaczynasz kontrolować mecz, a oni zmieniają jedną rzecz czy dwie, no i to się nam się udało. Przestaliśmy popełniać głupie błędy, przestaliśmy się podniecać, Janek zaczął grać bardzo mądrze, reszta zaczęła bronić, asekurować, lepiej przyjmować, no i tyle. No. Ciężki bardzo mecz, gratuluję wam punktu, ale ja się bardzo cieszę, że wyjeżdżamy ze zwycięstwem. Bardzo dobrze zaczęliśmy. Wydaje mi się, że przez te 2 sety bardzo dobrze zagrywaliśmy. Później ta zagrywka trochę siadła i Paweł Wojcki, jak ma przyjęcie do siatki, to potrafi rozrzucić tak, że zazwyczaj jest pojedynczy blok, więc ciężko było ich zatrzymać. Szkoda, że się nie udało, bo naprawdę fajnie zaczęliśmy. Te 2 pierwsze sety dobrze graliśmy, a później siadło. My cały czas chcielibyśmy utrzymać to 10. miejsce, więc liczyliśmy na zwycięstwo. Szkoda, że się nie udało, ale mamy nadzieję, że jak za tydzień wygramy albo wybierzemy jakieś punkty z Lubina, to zachowamy to 10. miejsce.